Dzisiaj w wydaniu Jamesa Bonda razem z Bondem naszym, Rafał Kudyszak. Panielu, czas jest na wprost. Zega, 3 minuty. To se nie da. To se nie da. To se zobaczy. Słyszycie, co powiedziałam przed chwilą? Will you? Również nauczyło mnie tego, że nie musiałam przed chwilą zakładać słuchawek. Dlatego, że doskonale wszystko rozumiem i po czesku, i po słowacku. Może nie mówię, może kiepsko coś tam powiem, ale rozumiem wszystko. Okej. Kochani, will you? Will you nie tylko może dokonać zmian w waszym życiu. Will you może wywrócić wasze życie do góry nogami, tak jak wywróciło moje. 4 stycznia 2024 roku, jeśli dożyję, to będę obchodziła jubileusz 20-lecia z Will You. A dlaczego tutaj jestem? Ja przede wszystkim jestem taką dziewczyną produktową. Wiecie, gdyby to był tylko biznes, byle jakim produktem, wierzcie mnie, nie by tu nie było. O produktach nie będę mówić, bo wszystko wiecie, może tylko poza tym, że to ich działanie terapeutyczne, że to, że produkty przebadane, te wszystkie wykłady naukowców, to ciągle utwierdzały mnie w tym, że warto. Dla mnie te wykłady naukowców na przykład zawsze były bardzo cenne. Ale wracając do tych zmian. Ja nie szukałam pracy. Praca mnie znalazła. Ja pojechałam na pierwszą konferencję, żeby dla mojej córki kosmetologa przywieźć materiały, ale i wykład Flavia, i pana profesora spowodował to i zaczarowali mnie, po prostu mnie zaczarowali do tego stopnia, że wyobraźcie sobie, że mimo, że mój mąż inaczej widział moje życie, to myśmy się otarli o rozwód. Dlaczego? Dlatego, że ja mam intuicję jak pies policyjny węch. I ta moja intuicja kazała mi iść za tym tematem. Jeśli wy macie coś takiego, jeśli macie tu na sali swojego męża, przeciwnika biznesowego, to zatańczcie dzisiaj z nim tej nocy. Bądź dziewczyną Bonda. Mało tego. Zadbaj o to, żeby on się tutaj lepiej bawił od ciebie, tak jak mój mąż się bawił w Polichnie. To spowodowało to, że mój mąż przemierzył ze mną wiele kilometrów po Polsce, po Europie i robi to nadal. Mimo, że ja świetnie sobie radzę sama. Jest moim ogromnym wsparciem. I życzę wam dokładnie tego samego, bo to jest bardzo ważne dla zgody w rodzinie. Ale w jakiej kwestii? A więc, jak to zawsze mówię, wywrócił moje zdjęcie, puściliście. No dobra, to mam lepsze też. Dlaczego Larenz jeszcze wywrócił moje życie do góry nogami? Dlatego, że ja zmieniłam się z księgowej w kosmetologa. I to wiecie, pamiętajcie, nigdy nie jest za późno. Ja moją 5-letnią kosmetologię 1. i 2. stopnia skończyłam w wieku lat 60. To było 9 lat temu. Można? Można! I to jest żywy dowód na to, że można, proszę Państwa! W tym zawodzie, we współpracy z gabinetami kosmetycznymi, które kocham i uwielbiam, i to jest właśnie mój kierunek, wystarczyłby mi kurs kosmetyczny. Ale ja jestem z tych, co to zawsze idą na całość. Albo wszystko, albo nic. Stąd taki tytuł. Dziękujemy serdecznie. Nie. Jeszcze nie. Proszę zabrać tych ochrona. Mam moment. Ja przede wszystkim chciałam podziękować całemu mojemu zespołowi ze wszystkich krajów, które tutaj są. Mało tego, chciałabym też pozdrowić serdecznie osoby, które wykupiły bilet, a ich tu dzisiaj nie ma. Jest to i Gerard, i Ania Budzińska, która tu powinna stać i też powiedzieć o sobie. Jest to i Oliwia,
której no niestety inne plany życiowe przeszkodziły. Jest tu i Elizabeth, która do wczoraj wieczora była ze mną na linii i jest z nami tutaj sercem z UK. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję, dziękuję, bo dzięki wam jestem w tym miejscu. Ale wiecie jeszcze dzięki czemu? Dzięki temu, że od pierwszego dnia mojej pracy, bo to już mogę nazwać pracą, to był poniedziałek po polichnie, podpisałam pierwsze umowy. Elunio, ja nie wiem jak to powiedzieć. To jest, wiem, to jest niegrzeczne. Elunia, wiesz co, tylko za chwilę... Elunia, wiem, tylko za chwilę, wiesz, będę rozliczony przez inne osoby, a chciałbym uniknąć tego. Ja już naprawdę kończę. Elu, wiesz, jak jeszcze... ciężko ci przebywać. Chciałam jeszcze tylko wszystkim życzyć przeuroczej zabawy. Dzięki bardzo. To jest to, proszę Państwa. Dzięki bardzo. Brawa dla ciebie, Janteczku.